Tepe non è matto, è tawe no, va dove! Albo jesteś autobotem. Skoro do mnie trafiłeś, albo jesteś Decepticonem, ale przyszłeś na dobrą stronę, tak jak ten, no, Jetfire. Wyglądasz bardziej na Decepticona. Jak to z tobą będzie, co? Aha, no, no, to dobrze, dobrze jest. Co to jest to? What the fuck, man? Jednak, a jednak. My man. Jednak jesteś jednym z nas. Wiesz, kiedy my sobie będziemy jeździć te... Opie. Pa. Normalnie te... basen w skale. Pa. Basen w skale. No basen w skale ma. Wow. Będziemy sobie jeździć. Moje wieczorne. Przed siebie, po prostu. Przed siebie. Teraz to możemy napić się jedynie browarka. I poczekać na pogodę. Znalazłem nowy browar. Nazywa się Delicious Browar. Pakniesz? Ja mu odpadną, ale będzie zmiał. No niezły. No nie wiedziałam, co to stary przywiózł i poniósł. No. Dziwne, nie? No. Dziwne te biegi są, bo my mamy na prosto stopę, a tu jest tak, wiesz, jak w ścigaczu. Ciekawe.
zawitał do mnie nieoczekiwany gość, mój nowy ziomuś. Moja przygoda ogólnie z motoryzacją zaczęła się, jakbym bardzo malutki, każdy zresztą pewnie ma jakąś historię do opowiedzenia. I wujek Gienek, który jeździł na działkę jawką 50, kładł mnie czasami na bak i gdzieś tam mnie karmił od czasu do czasu. Do dziś pamiętam ten żółty korek, żółto-czarny korek na baku właśnie jawki 50 Mustang. I ten licznik, i w ogóle tak mi się to wryło jakoś w głowę, że to chyba od tego i zaczęła się ta moja cała przygoda z motoryzacją. Marzyłem później o motoryńce, Marcin, kolega, znowu udało mi się karnąć, miałem wrażenie, że Boga złapałem za nogi, no niesamowite przeżycia. Później dostałem komarka od pana slanego Damiana, nigdy tego też nie zapomnę, i zaczęła się moja przygoda rozkręcać, taka właśnie motoryzacyjna. Później jawka od mojego ojca, która stała 10 lat w piwnicy. Taki dalszy kuzyn pomógł mi ją uruchomić z Gołanic. Później miałem sobie jakiegoś Simsonka takiego dojechanego, sprzedając właśnie jawkę. Mój brat miał MZ-kę 251. Kurde, szok, marzenie. Ale też troszeczkę pojeździłem. Później miał Honda CB500. Też troszeczkę pojeździłem. No i tak się to wszystko gdzieś tam zakotwiczało w mojej głowie. Mój kuzyn, jak miał motorki, to Honda Horn w ogóle, masakra. Natomiast ja poznałem Sylwię już wtedy. Gdzieś tam pojawił się Alan. Wydawało mi się, że ta moja przygoda motoryzacyjna się skończyła. No ale życie jest dosyć długie i okazuje się, że gdzieś tam mogą się te marzenia spełnić w przyszłości. Kupiliśmy na raty motorki z moją żoną. Gdzieś tam, jak już ogarnęliśmy chatę. I teraz jeszcze do tego pojawił się w ogóle. Wszystkie te moje jakieś podróże, wycieczki w przyszłości dedykuję po prostu osobom, które przyczyniły się gdzieś tam do tego mojego mojej przygody z motoryzacją i mam nadzieję, że ludziom się będą spełniały marzenia. W tym momencie jest na tyle duży market motocyklowy na przykład, że można naprawdę za nieduże pieniądze kupić porządny motor. Wydaje mi się, że ludzie zapomnieli o tym, często zapominają o tym, że to nie chodzi o to, kto jaki ma motor, tylko o to, kto jakie przygody, kto jaką przyjemność czerpie po prostu z jazdy. Można mieć Hondę, 50 nawet. Także to nie chodzi o to, kto jaki motor posiada. Chodzi o coś po prostu więcej, o tą jazdę, wolność. Kontakt z przestrzenią, naturą, wiatr w włosach i tyle. Dziękuję mojej Sylwusi, która też zresztą będzie miała okazję pojeździć na tym motorku w przyszłości. Dziękuję też Mateuszowi, który gdzieś tam pomógł mi to wszystko ogarnąć. Wszystko, co pływa, lata lub jeździ, jest dobre. Trzymam dużo zdrówka, moi drodzy, i miłości, szczęścia, spełnienia marzeń. I do następnego razu, hej!